23 sezon w grze Brawl Stars pod tytułem Rok Smoka za chwileczkę przejdzie do historii. Ja już przeszedłem cały karnet zadymiarski, ale nie odblokowałem wszystkich nagród. W dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie aż 25 stardropów. A mam nadzieję, że ze zwykłych stardropów uda nam się odpalić kilka legendarnych. Przy okazji odblokujemy nowego zadymiarza Angelo. Moi kochani zadymiarze, jesteśmy już na moim koncie i uwaga, uwaga, bo mam naprawdę dzisiaj dużo do otwarcia. Tak naprawdę mam do otwarcia cały karnecik. Zobaczcie, ile jest tych stardropów i różnych tam bajerów. Mega dużo. Ja się mega jaram, bo jeszcze tego wszystkiego nie podblokowywałem. Na końcu jeszcze są stardropy losowe. Tutaj w wiadomościach mam jakieś nowe sławy do poodbierania. Może zacznijmy od tego na początku. Darowizna od znak z przebraniami. Księżycowy kiełek. Proszę bardzo, zobaczcie, jakie kozackie emotki. Spike, kiełek oraz Piper. Nice. Lecimy dalej. Darowizna ikon gracza z przebraniami. I uwaga. O, super ikonka. O, kolejna super ikonka. Oj, kolejna super ikonka. No i lecimy dalej. I co tu mamy? Ikona gracza. Nowa ikona gracza. Mityczna ikona gracza. I ostatnia rzecz do odebrania. Okej, taka planeta. Księżyc jest w szoku, że wokół niego rakieta lata. Fajne. Dalej, moi drodzy państwo, zobaczcie, co się dzieje u mnie w klanie. U mnie w klanie jest ostatnio zadyma. Widzowie tak puszują dołączenie do klanu, że to jest coś niesamowitego. Każdy, kto chce dołączyć do mojego klanu, The Farrell Team, najlepszego klanu w Polsce, zapraszam. 35 tysięcy pucharków to minimum. Jeżeli grasz w Brawl Stars regularnie, zgłaszaj swoją kandydaturę, napisz w komentarzu tutaj w zgłoszeniu, że nie chcę dołączyć do klubu, tylko napisz siema, mordeczko, gram mega świnie regularnie, a ja zobaczę, czy któryś wariat mi nie zagrał ostatniej mega świni. No i niestety wyleci, ale na chwilę obecną tylko Farrell nie zagrał. Ale dzisiaj będę nadrabiał, więc spokojnie, spokojnie, moi drodzy państwo. Dodatkowo w sklepie, co my tutaj jeszcze mamy do odblokowania? Do odblokowania mamy Angelo. Ale nie wiem, czy go kupimy. Może i go kupię. Chyba go kupię, ale zaraz. Do odblokowania mamy jeszcze też legendarny stardrop, więc odpalmy. A wy zostawcie łapkę w górę, bo co, gdzie mój legendarny stardrop? O, jest, myślałem, że się coś zlagowało. Zostawcie łapkę w górę, bo trafiamy skina. 3, 2, 1, go! Dobra. Co się dzieje z tym Brawl Stars? Po aktualizacji jest grubo! Wow, i to jeszcze jest przebranie Scorpion Willow! Ale kozak. Po aktualizacji mam mocne lagi w Brawl Stars. Jest to irytujące. I mamy hyper doładowanie. Wyzwolenie hyper doładowania, a z niego wyłonił się lag. Let's go! Boom! Start! No i nie wiemy, co się dzieje. Okej, teraz! Wow, hyper doładowanie do Rosy. Silne korzenie. Okej, Rosa spowalnia wszystkich pobliskich wrogów, gdy jej super atak jest aktywny. Fajnie, ale muszę ją ulepszyć na poziom 11. No jeszcze lepiej. Dodatkowo do tego mamy tutaj dużo star powerów i hyper charge'ów do podblokowywania, więc dla was nagram jakiś odcineczek. Mamy tutaj aż 10 dni na to, żeby to odblokować, więc to jest sporo. Natomiast, moi kochani, przypominam wam, że trwa kozacki konkursik, a do zdobycia jest co? Raczej nie co. Do zdobycia jest kto? Do zdobycia jest na pewno nie tak zlagowany screen. Do zdobycia jest przedpremierowy skin Thief Edgar o wartości 199 gemów. Chciałbyś go wygrać, mój drogi przyjacielu, wraz z całym pakietem emotek, odznak i tak dalej? Chodź do gry Brawl Stars w sklepie z przedmiotami. Na końcu wpisz kod Farrell przez 2 ly. Potwierdź. W komentarzu napisz hashtag Thief Edgar Giveaway, a spośród komentarzy wyłonię szczęśliwego zwycięzcę. Teraz na ekranie wyświetla się zwycięzca, który zgarnął skina do Edgara. Gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kodzik, dzięki któremu będziesz mógł sobie aktywować nowego skina na swoim koncie. Wielu z was z pewnością się zastanawia, Farrell, skąd ty masz te skiny? Dostaję od Supercella specjalnie dla mojej społeczności co aktualizację i jakieś fajne skiny. Za to, że mnie wspierają z kodem Farrell, wysyłam im takie kozackie skiniki. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji. A my tymczasem odbieramy nagrody. Gemy. Trzeba to wszystko odebrać, bo później skończy się nam sezon. A jak się skończy sezon, o kurczę, kredyty. Odblokuj zdymiarza lub odbierz kredyty. Czekajcie, te kredyty na razie zostawię. A, bo one mi wszystkie wskoczą w sławę. To może byśmy zrobili to inaczej. Może byśmy zrobili tak, że ja bym kupił tego Angelo. Bo tutaj mamy naprawdę sporo kozackich nagród do odebrania. Na końcu jest skin. Fajny pakiet, kupuję. Angelo, moi kochani, odblokowywuje się, ale Brawl Stars ma takie lagi ostatnio, że nie da się patrzeć. Nie wiem czemu. Epicki zadymiarz 25 na 25. Cieszynka się nawet nie załadowała, bo się cięła. Niesamowita. Okej, do tego Angelo emotka, do tego kolejna emotka. No i mamy tutaj nagrodę za darmo do odblokowania. Nowy spray oraz 2500 monet. Klikam, klikam, klikam i wskoczyły monety. Super.
No to teraz, moi drodzy, skoro odblokowaliśmy już Angelo, przydałoby się go troszeczkę ulepszyć. Musimy go ulepszyć do poziomu 7 po to, aby móc odblokowywać do niego gadżety. Ale nie, wyżej go podniesiemy na 9. Teraz mamy już do odblokowania wszystkie sloty. Czekaj, 10 damy. No to teraz, moi drodzy, fajnie by było wszystkie postacie podnieść na minimalny poziom, ten 10, 11. Dobra, tu mamy 11 postacie, 11, 11. Gdzie jest dyszka? Okej, tutaj Bonnie, a coś niżej mamy niż dyszkę? Co mamy najsłabsze? Daga. Okej, idzie wyżej. Buster, idzie wyżej. Grom, idzie wyżej. Super. Max mogę też podnieść. Podnosimy. Ash, podnosimy. Daryl. Okej, skończyły nam się niestety. A, tutaj możemy jeszcze na 10 podnieść. Super. Rose też za golda. Stu też za golda. Nani. Okej. Dobra, jest szansa jeszcze ich podnieść na 10. Trzeba sobie wszystko poodblokowywać, jak będziemy odpalić za chwileczkę star dropy. Dobra. Tu mamy dyszka, dyszka, dyszka. Wszystko jest na dyszce? A nie, gasik jeszcze nie jest. RT nie jest. Morty można. Lu można, super. Więc teraz odblokujmy więcej punktów. 1500 punktów odblokowane. Wracamy teraz do zadymiarzy. Zjeżdżamy na sam dół. Wchodzi na poziom 10 RT. Daryl również. No i moi drodzy państwo, a! Jeszcze nie! Jeszcze Squeak tutaj na dyszkę wskakuje. Kupiłem do niego skina ostatnio, patrzcie. Piskliwa nuta. Fajne, 29 gemów, polecam każdemu. Musimy jeszcze odblokować troszeczkę punktów mocy. Tutaj gemy. Gdzie są punkty mocy? Nie będzie już punktów mocy? Naprawdę? Nie, są! 1000, dobra. Punkty mocy odblokowane. Gasa stawiamy na 10. I teraz mamy szansę trafić o wiele, wiele więcej wszystkich dodatków z naszych star dropów. Więc robimy porządek na tym koncie. Pierwszy. Rzadki, rzadki, rzadki. No i to by było na tyle. Zostawcie widzowie łapkę w górę koniecznie, bo inaczej nam nic nie wypadnie. Kolejny star drop. Rzadki, 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 bardzo rzadki. No i słabiutko. O, ale spray do Karla. Zawsze to coś. Tutaj sława marysiańska. Tutaj za darmo tysiaka. Tak, decyduję się na to. Za darmo. Plus 1000. Marsjańska sława, patrzcie na to. Woo! I poszło. Gold. Kolejna sława marsjańska. Kolejny goldzik. Mamy to, marsjańska sława 3. Do dzieła, let's go. Tutaj ikona gracza. Gold. Błyskotki. Goldzik. Kolejne punkty. Przebranie z karnetu zdymiarskiego. Odblokowujemy. Boxer kit. Mroczna łapa. Fajny jest ten skin, nie ma co gadać. Warto grać w Brawl Stars i odblokowywać karnecik. W nowym sezonie pamiętajcie, żeby kupić sobie karnecik, bo będzie nowy karnet mocny. Dobra, lecimy dalej. Gold. Znowu i mamy złoty smok tytuł gracza. Ten tytuł może być wyświetlany w twojej karcie bitewnej. Dobra, gdzie jest moja karta bitewna? Tutaj. Złoty smok. Dobra, jestem złotym smokiem, moi drodzy państwo. Ustawiłem to. Lecimy dalej z nagrodami, bo się nie wyrobimy dzisiaj. Okej, okay, marsjańska sława kolejna zbijana. Rzadki, 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 no i słabo. Mam nadzieję, że z tych takich star dropów z karnetu wskoczy na jakiś chociaż mityczny albo epicki. Dobra, na razie bardzo rzadki, nic lepszego nam nie wypada. Siódmy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i słabiutko. Lecimy dalej, dziewiąty. Rzadki. Jest mityczny! Jest szansa na legendę! Łapka do góry w tym momencie, bracie, bo wskoczy na legendę. Mityczny! Mityczny, legenda! No dobra, niech będzie. Niech będzie ten mityczny i z niego wypada... O proszę! Chociaż do Angelo emotka, do nowej postaci. Fajnie. Kolejnych 1000 punktów. Teraz, dawaj, mityka. Mityk! Mityk! Bardzo, bardzo, bardzo zielono. Zielono mi. Nie, no kurczę, tak nie będziemy się bawili. Była taka szansa na legendę. Rzadki, 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 rzadki. No i bardzo rzadko. Dobra, kolejny gold. Monety. Marsjańska sława jest dobijana. Dobra, zobaczmy na końcu, może coś z końca otworzymy. Odbierzmy to jeszcze. Monety, marsjańską sławę. Co mamy tutaj jeszcze? Golda. Przebranie z karnetu. Kolejne, tak jest. Boxer kit. Złota łapa, chyba lepszy od tamtego, nawet wam powiem. Okej, okay. Goldzik. Tutaj mamy 6 losowych star dropów, lecimy z tym. Epic! Okej, okay. Emotka do max. Dalej. Rzadki. Dalej. Bardzo rzadki, coraz lepiej. Bardzo rzadki. Dalej. Bardzo rzadki.
I nie no, z tych losowych Star Dropów to jest porażka. Jakbym małą skrzyneczkę otwierał w Brawl Stars. No dobra, no to lecimy dalej, bo jest sporo tych Star Dropów. 15 Star Drop. Rzadki, rzadki, rzadki. No i to było na tyle. Podwajać żetonów. Rzadki, 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 rzadki. No ja po to ulepszyłem zadymiarze, żeby coś wypadło do nich. Jakiś dodatek. Epic. Epic. Epic Mythic. Nie. Tylko Epic. No i mamy tutaj 100 żetonków. Słabiutko. Rzadki, bardzo rzadki, bardzo. Znowu Epic. O proszę, dwa Epiki pod rząd. No i dawaj coś. 200 golda. No chociaż tego golda nafarmimy sobie na przyszłych zadymiarzy, żeby ulepszyć. No nic. 27. Rzadki, 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 słabo. Dalej, 29. Rzadki, 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 ulepszenie. Słabo! Co się dzieje? Dawaj, 31 poziom. Epic kolejny! Okej, okay. Emotka, nie, spray na ni. Nie, tych sprayów w ogóle nie używam do zadymiarzy. Tylko jakieś takie eventowe zazwyczaj się używa, bo te takie zwykłe to są mega słabe. Jeszcze klasy zwykłej, a nie legendarnej. O! Spray do Lu. Lodzik smutny. Fajnie. Let's go. Szansa na ulepszenie. Bardzo rzadka. 39 poziom, widzowie. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jeżeli przeszliście cały karnet zadymiarski, co wam wypadło z tych Star Dropów. Bo jak widzicie, mi na chwilę obecną nic. Okej, okay, czwarty epic? No i dobra! I mamy to... Ach, coś do tary. Spray do tary. Epic! Nie wierzyłem w to kompletnie, za drugim strzałem. Nie wierzyłem w to, legenda, w końcu legenda. Hypercharge, za 5000 golda. Nie, gwiezdna moc flow. Do Angela, no dobra, po wejściu do wody Angelo porusza się 25% szybciej, spoko. Chociaż tyle, 1000 golda zarobione. Rzadki, bardzo, bardzo, bardzo i bardzo rzadko. 47 poziom, no dobra. Myślałem, że nie wypadnie, ale mogliby tak zrobić. A czy nie, no jest. Jeden legendarny Star Drop gwarantowany na koniec karnetu, tak? Po nim będzie, że taki wiecie. Z tego ulepszania jeden gwarantowany. No dobra, moi drodzy państwo, dużo tego dzisiaj otworzyliśmy. Łącznie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 25 Star Dropów. Nice. Legendarny. Odpalamy. Dwa legendarne prawie, że pod rząd. Teraz daj. Hyper doładowanie i uwaga! Nie! Skin! Skin! Wow! Mroczny klaun sam. O kurde. Mocno. Z serii Dziwny Cyrk. Że ja wtedy go nie kupiłem. On chyba nawet był drogi z tego co kojarzę. Fajnie. Do tego jeszcze emotka. Legendarna. Pięknie. To co moi drodzy, na sam koniec zagrajmy sobie naszym nowym zadymiarzem Angelo. A co? Okej. Złoty smok w akcji moi drodzy państwo. A to będę grał przeciwko chyba bocikom. Dobra, to nawet bez tego. Bez otwierania puszek. Znaczy jest skrzynek, puszek chciałem powiedzieć. O! Dobra, leży. Nie trafiam. Dobra, naładujmy sobie tutaj mocniejszy strzał. Chodź, Nita. Leżysz. Uciekam, 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 uciekam. Chodź, Stu, chodź, chodź. Bomba, 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 leży. Leży. Tylko power cubesy zbieram z oponentów. Uwaga, 3, 2, 1. Piękny strzał. 3, 2, 1. Nie trafiam, zrobił zwód, nieźle. Wow, ma 8 ten Barley! Padnę? Żyję. Oni się wyjaśnili nawzajem, no to pięknie. Ach! Albo nie! Gramy bez power cubesów. Gramy tylko tym, co zebraliśmy. To jest początek low puszki, więc trzeba się challenge'ować. Nie ma lightów. Uwaga, gdzie ty jesteś? Tam jest! Bonnie! Nie trafiam, nie wierzę. Dobra, komar, lecz się. Okej, okej, okej. Ona ma 10 HP, to nieźle. Raz. Dwa, trzy. Pada! 90 HP! Woo! Pomimo tego, że to był borowik totalny, i tak ten meczek dostarczył mi wiele emocji. Zostawcie łapkę w górę. Na koniec Star Drop. Mityczny! I uwaga! Ha! Kto by się spodziewał, że na końcu trafimy Kaizu Bus! Roboty i potwory. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku Zadymiarze. Cześć!